Koleje Śląskie są zdecydowanym promotorem i propagatorem idei rozbudowy czy ponownego wykorzystania sieci kolejowych w województwie śląskim. No, mamy tą gęstość sieci kolejowej bardzo dużą, największą w Polsce i byłoby szkodą, gdyby nie wykorzystać ich zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym. I tutaj muszę powiedzieć, że jest kilka inicjatyw, które zmierzają do tego, żeby przywrócić na przykład do ruchu pasażerskiego nieużywane od kilku czy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat odcinki kolei, po których odbywa się tylko ruch towarowy, albo przywrócić połączenia kolejowe na takich liniach, gdzie na przykład ta infrastruktura została już zupełnie zlikwidowana i takim przykładem jest wspominany chociażby dzisiaj podczas kongresu przez zarówno pana premiera, jak i pana ministra Adamczyka odcinek kolei z Jastrzębia Zdroju do Pawłowic, który umożliwiłby połączenie tego bardzo dużego miasta z resztą sieci kolejowej w województwie i w kraju.